Cześć, witam Was w aktywacji przed treningiem. Zacznij od delikatnych krążeń barkami do góry, tak żeby ładnie zaktywować całą obręcz barkową. Dociągam łopatkę, trzymam wypchniętą pierś, wykonuję spokojne rotacje. Weź wdech nosem i ładnie z wydechem dociągasz. Zaczynamy zginać leciutko nasze dłonie 90 stopni, dociągasz i wracasz. Jest to idealny sposób, żeby rozgrzać nasze ciało przed treningiem siłowym, ewentualnie przed treningiem online. Stań wygodnie, wykonaj parę rotacji zewnętrznych na prawą i na lewą stronę. Wystarczy, że zrobicie każdego ćwiczenia po 10 powtórzeń. To pozwoli nam dobrze przygotować ciało do treningu. Nieważne, czy robisz dół czy górę, bardzo ważne jest to, żeby zaktywować całe ciało. Dlatego ja teraz przechodzę do leciutkiego siadu, półsiadu tak naprawdę i zaczynam wykonywać wypychanie klatki piersiowej i głębszą aktywację obręczy barkowej. Brzuch jest mocno spięty, kolana delikatnie zgięte i tak samo jak przy poprzednim ruchu otwieram, mocniej aktywując brzuch, klatkę i zaczynam rotować w jedną stronę dłońmi. Wystarczy po 5 powtórzeń na jedną, 5 na drugą. Oczywiście możesz wykonać więcej, w zależności ile masz czasu. Istotne jest to, żeby rzeczywiście w pełnym zakresie ruchu pracować. Jeżeli mamy pozycję zamkniętą, jest to bardzo dobre ćwiczenie, żeby włączyć sobie w nasze takie ćwiczenie tego po treningu. Powolutku przechodzę do klęku podpartego, do klęku na jednej nodze. Wypycham biodro. Uwaga, staram się trzymać biodro prosto, nie merdam całym ciałem na prawo, na lewo. Wypycham bioderko i delikatnie wracam. Co chcę czuć? Pachwinę, dwugłowe uda, całe kolano. To jest niesamowicie ważne, kiedy będziecie robić przysiady, kiedy będziecie dźwigać. Jest to bardzo istotne. Cała stopa znajduje się na ziemi. Ja tylko trzymając brzuch, korygując dłonie na biodrach, biorę wdech nosem do przodu i wydech do tyłu. Kiedy odłożysz swoje ręce, możesz mocniej doaktywować przykurczoną, często gęsto tylną taśmę. Wykonuję tak podobny ruch jak przed chwilą, do przodu i do tyłu. Istotną rzeczą jest to, żeby trzymać się oczywiście przy Twojej pięcie. Pięta jest wbita, palce zadarte ku górze, kręgosłup neutralny, luźny, kontrolujesz biodro. Siadam półdupkiem na swojej jednej stopie. Staram się, żeby ten ruch był naprawdę kontrolowany, dłonie całe przyciśnięte. Biorę wdech nosem, otwieram i domykam dłoń na jedną stronę. Pamiętaj, wykonaj rękę, która jest bliżej do kolana. 12 powtórzeń na stronę wystarczy. Taka aktywacja powinna Wam zająć 10 do 15 minut. Jest to naprawdę idealny czas, żeby przygotować ciało dobrze do treningu. Powiem Wam uczciwie, nie jest istotne to, że walisz cardio na bieżni przed treningiem. Dobrze się rozgrzej, dobrze przygotuj ciało, przygotuj do wszystkich wzorców, które masz w planie treningowym, na przysiad, na klatkę piersiową, wszyściusieńko. Zmieniłam oczywiście nogę, ruch jest ten sam. Bierzesz wdech nosem i wydech ustami, kontrolujesz, obserwuj swoje ciało, notuj jak się czujesz, czy jedna strona radzi sobie gorzej, czy lepiej. Wszystko z praktyką będzie wyglądało coraz to lepiej. Możesz chwilkę przytrzymać, tak żebyś naprawdę rzeczywiście czuła, jak Twoje ciało pracuje. Przenoszę delikatnie z jednej strony na drugą. Jeżeli jesteście czasami też poprzykurczani po treningu, nawet taka mobilka jest świetna, żeby zrobić w dzień nietreningowy. Trzymam nóżkę, no oczywiście na ziemi i tutaj podobnie. Staram się teraz ładnie zaktywować tylną taśmę. Rozglądam się, czy nikt tam nie wchodzi i przenoszę powolutku do przodu i do tyłu. Głęboki wdech nosem, kiedy wypycham biodro w tył, jest wydech. Możesz nawet na chwilę usiąść na swoim pośladku, możesz przytrzymać ten ruch, Tobie ma być wygodnie, w ogóle się nie przejmuj, jeżeli na początku nie będziesz w stanie tego dobrze wykonać. Oj, tu mi się pomerdały strony, za chwilkę się zorientuję i już zaczynam otwierać dobrą stronę. Pamiętaj, noga, która jest wypchnięta, ta ręka bliżej kolana pracuje.
para otwierań, nie jest to luźne merdanie ręką góra-dół, góra-dół, byleby merdnąć, tylko ściągnięcie łopatki. Musisz wykonywać świadomie. W tym ruchu ważne dla mnie jest to, żeby brzuch też pracował. No i dobra, przechodzimy do biodra. Biodro jest dla nas niesamowicie ważne. Ustaw jedną nogę do przodu na tyle, na ile dla Ciebie jest to możliwe. Przechodzę do przodu i zerkam w tył. Śmiało za chwilę ze mną poczujesz, że aktywujemy bardzo dobrze mięśnie biodrowo-lędźwiowe. Cały tułów pięknie tutaj dogrzewasz. Jest to istotne, żeby w ten sposób się dogrzać, rozgrzać. Oczywiście po całej aktywacji możesz wykonać też parę przysiadów. Jedna noga, druga noga. Popatrz, jakie masz zakresy, jak to wygląda z Tobą. Naprawdę nie przejmuj się, jeżeli na początku Twoja mobilka będzie wyglądała pokracznie. Z czasem będzie to wyglądało o wiele, wiele lepiej. Skręcasz się, kontrolujesz łopatkę, parę skrętów na jedną, na drugą stronę. Otwieranie biodra, dbanie o zdrowie Twojego biodra jest niesamowicie ważne. Do dołu, luźny kręgosłup i skręcasz się. Bierzesz wdech nosem, przechodzimy do pozycji psa z głową w dole, jestem na paluszkach, minimalnie zgięte nogi i pozycja kobry. Nie dotykam do ziemi, wypycham całe biodro w tył i ładnie na palcach nad ziemią przykurczam i rozluźniam kręgosłup. Tutaj brzuch pracuje, klatka otwarta, dociągnij proszę łopatki. Staram się Wam wyraźnie pokazać, że na początku biodro idzie do tyłu, wypychasz i teraz zaczynamy zginać kolana. Już ten ruch troszkę bardziej zaktywuje nam mięśnie brzucha. Jest on bardzo dobrym też ćwiczeniem, ale póki co chcę też obudzić tutaj nasze nogi. No i teraz, skoro przy nogach jesteśmy, biodro. Żeby dobrze zaktywować i otworzyć bioderko, wystarczy, że zrobisz taką połowiczną małże, bym powiedziała. Jedna noga jest u góry, druga jest skręcona tak blisko do Ciebie, żeby Tobie było wygodnie. Ja się zaparłam akurat tutaj z tyłu, tak żeby mi było dobrze i otwieram i domykam. Mimo wszystko chciałam, żebyś jak najbardziej spinał brzuch, bo to jest istotne, żeby ta pozycja była dla Was naprawdę komfortowa. Brzuch dopięty, jedna ręka podpiera, druga jest, jak widzicie, gdzieś na moim pośladku. No i oczywiście standardowo trzeba zmienić stronę, więc ja tutaj moszczę poślady na macie, otwieram i domykam. Brzuch spięty, oczywiście możesz się leciutko skręcić, nie ma problemu. Parę otwarć i domknięć. Co by to było? Naprawdę kompletna mobilka przed naszym treningiem. Daj znaka koniecznie, jak tutaj się dobrze otworzysz, jak się czujesz, czy od razu czujesz większą mobilność, większy zakres. Pamiętajcie, kiedy macie przysiady, czy w treningu online ze mną, czy w swoim treningu siłowym, bo pewnie część z Was też oczywiście ćwiczy na siłowni, dobrze otwórzcie biodro. Nie machamy bez... nienaumyślnie, nie machamy bez sensu na rowerku. Dogrzej się, lepiej zrobić taką mobilkę przez 10 minut, niż rzucać takie krótkie niby cardio, merdasz nogą i tak nie wiadomo czym, czy bieżnią. Leciutki szpagat, blisko do szpagatu, ale przy szpagacie nie jestem. Otwierasz nogi na tyle szeroko, żeby Tobie było wygodnie. Pchasz do przodu, niech ciągną wewnętrzne strony uda. Przewodziciele też się nam przydadzą w treningu. Najczęściej całe ciało pracuje. Jeżeli nie masz takiej mobilności, oczywiście można zwęzić nogi. I na sam koniec, żeby tutaj ładnie dwójeczki popracowały, wdech nosem i wydech ustami, dotykając do Twoich stóp, parę takich wdechów i wydechów i za chwilę będziesz mógł lecieć na matę lub na ciężary. Parę wdechów i wydechów. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Do zobaczenia.